Terrorysta, przetrzymywana zakładniczka, podłożone ładunki wybuchowe i ewakuacja budynku starostwa powiatowego w Dębicy. Tak wyglądały ćwiczenia obronne pod kryptonimem Akacja 2018. O godzinie 9:30 pracownica starostwa powiatowego zorientowała się, że jej koleżanka przetrzymywana jest przez terrorystę w pokoju 307. O fakcie powiadomiła starostę Andrzeja Regułę oraz pracowników zarządzania kryzysowego, którzy podjęli rozmowy z terrorystą. Można z wami porozmawiać? Nie można? A co pan sobie życzy? W wyniku tych negocjacji pan starosta uzyskał informację, że ten człowiek posiada materiały wybuchowe, tak twierdzi, grozi ich wysadzeniem. Domaga się zabezpieczenia transportu, prawdopodobnie chce wyjechać za granicę. Być może, tak na to wskazują okoliczności, jest to nielegalny imigrant. Starosta zarządził ewakuację. Oraz powiadomił odpowiednie służby, jednostkę wojskową, policję, straż pożarną. Po otrzymaniu sygnału siły policyjne współdziałające w tym przypadku z Wojskami Ochrony Terytorialnej, Strażą Pożarną, instytucjami, które umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie akcji, podjęło działania negocjacyjne na wstępie, zabezpieczające teren, wyłączające teren pod względem użyteczności dla osób postronnych i przeprowadzenie skutecznych działań. Ćwiczenia stanu gotowości obronnej prowadzone były równolegle również na moście kolejowym na rzece Wisłoce oraz w Pilźnie. Z informacji, które w trakcie negocjacji policyjni negocjatorzy otrzymali, terrorysta przekazał, że w przypadku niespełnienia żądań wysadzi most. W pierwszej informacji była to informacja, że jest to most podobny do mostu betonowego, który został wysadzony w Hiszpanii. Terrorysta nazwał się Bin Ladenem, żądał 100 tysięcy złotych od starosty oraz podstawienia samochodu. Most został sprawdzony pod względem pirotechnicznym. Nie zostały znalezione żadne ładunki wybuchowe. Efektem negocjacji było uwolnienie zakładniczki i zatrzymanie zamachowca. Ćwiczenia obronne miały na celu doskonalenie procedur obowiązujących w sytuacjach zagrożenia. Takie treningi pozwalają wychwycić wszelkie niedociągnięcia i błędy, aby uniknąć ich w przyszłości, w przypadku realnego wystąpienia niebezpieczeństwa.